Dzień dobry. Karnawał już za nami. Nic zatem dziwnego, że w naszym tygodniku wiele miejsca poświęcimy wciąż żywym w naszym powiecie tradycjom żegnania karnawału. Największy korowód grup zapustowych przeszedł ulicami Włocławka. Wzięły w nim udział reprezentacje m.in. Lubania i Mikanowa. W niedzielę 19 lutego mieszkańcy po raz 23 obejrzeli barwny korowód grup zapustnych, który wyruszył w samo południe przed Muzeum Historii Włocławka przy ulicy Szpichlarnej 19. Corocznie organizowana impreza wzbudza duże zainteresowanie świadczące o rosnącej potrzebie poznawania kulturowej specyfikacji małej ojczyzny. Obyczajowo zapustna na Kujawach ma bardzo długą tradycję, a praktykowane do dziś. Pod koniec karnawału w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych zwyczajnie wyróżniają się na mapie folklorystycznej całego kraju, stanowiąc swego rodzaju fenomen kulturowy. Grupy zapustnych przybierańców zapraszane do Włocławka to autentyczne zespoły, których postaci i zachowania wskazują na dawny, magiczny sens. Pośród przybierańców figurą, która wizualnie najsilniej uosabia życzenie szybkiego nadejścia wiosny, a więc zwycięstwa życia nad śmiercią, światło nad ciemnością jest żywy na umarłym. To jest postać mężczyzny w masce trzymająca przed sobą kukłę umarłego. Obok maszkar zwierzęcych w zwyczajach zapustnych występują także tradycyjne postaci cyganów, Żydów, a także istoty ze świata nadprzyrodzonego, jak diabeł, śmierć czy fantastycznego i wiele innych. Towarzyszący obchodom zapustnych głośne trzaskanie z batów, dźwięku dzwonków, odgłosy kłapiących szczęk maszkar zwierzęcych to ślady dawnych wierzeń, a przede wszystkim wiary, że wszelkie zło odpędzić można głośnym hałasem. Na włocławskiej imprezie, która przerodziła się w uliczną paradę i święto dla całego miasta, wszechobecna jest także głośna muzyka. Niezwykle barwnym widowiskiem pożegnano karnawał w świetlicy w Świętosławiu. Świetlica wiejska w Świętosławiu tętni życiem. W tłusty czwartek zorganizowano tu zabawę karnawałową dla dzieci. Pani Danuta Kulgawiuk, opiekunka świetlicy, z wyjątkową pasją dba o to, by w obiekcie wciąż działo się coś ciekawego. Spotykamy się na zabawie choinkowej w Świętosławiu. Jest organizowana jak co roku. Dzieci się bawią, tańczą, będą konkursy. W miniony czwartek najmłodsi wesoło się bawili na zabawie karnawałowej. Odwiedzili ich podczas imprezy przebierańcy, czyli dzieci i młodzież, którzy zgodnie ze staropolską tradycją urządzają widowisko kozy, by w ten sposób pożegnać czas karnawału. Dziś chcemy zakończyć karnawał właśnie tu pokazem kóz przebierańców, pokazem tradycji, jaka dawniej była na Kujawach, pokazać to dzieciom w Świętosławiu. Chodzi o to przede wszystkim, ja wcześniej już tłumaczyłem dzieciom, że dawniej na Kujawach bawiono się ostatniego dnia karnawału przed Środą Popielcową. Podczas zabawy wszystkie uczęszczające do świetlicy dzieci otrzymały paczki, które tradycyjnie co roku mieszkańcom sołectwa funduje radny gminy Włocławek, pan Bogdan Wrocławski. Wesoła zabawa towarzyszyła również choceńskim kozom. Koza, chodzenie z kozą, dawny pogański obrzęd, który w tradycji ludowej przetrwał do połowy XX wieku. W okresie od tłustego czwartku do Środy Popielcowej przez wieś przechodziła grupa przybierańców. Człowiek przebrany za kozę wchodził w skład zespołu. Podczas występu kolędników koza skakała po izbie, przedstawiając pantonimem do muzyki koziej kapeli. Do dziś obrzęd ten przetrwał przede wszystkim na Kujawach. Witamy wszystkich w ten piękny poranek, tłusty czwartek. Witają koza Śmiejowice, jak co roku, już od dawien dawna na Kujawach mamy korowody zapustne. I my tutaj w Śmiejowicach też zorganizowaliśmy taki korowód wraz z zaprzyjaźnionymi kolegami oraz tutaj członkami Orkiestry Dętej, Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Śmiejowice. Jak co roku w czwartek i we wtorek od rana wychodzimy, żeby uczcić koniec karnawału. Taka jest tradycja na Kujawach i myślę, że my tutaj nie odstępujemy i Śmiejowice też są dzisiaj kolorowe i wesołe.
W skład kozy kujawskiej wchodzą wspomniana wyżej koza, lajkonik, diabeł, siora, czyli mężczyzna przebrany za kobietę z dużym wiklinowym koszem zbierający dary za zabawianie gospodarzy, para młoda, strażak, policjant, żołnierz, śmierć z kosą, bocian, żyd. Podzięce za występ gospodarze częstują tradycyjnym pączkiem. Wszystko wskazuje na to, że szkoła w Nakonowie, choć zostanie zlikwidowana, wcale nie przestanie istnieć. Jak to możliwe? Otóż do Urzędu Gminy zgłaszają się stowarzyszenia, które są gotowe poprowadzić placówkę. Po wywołaniu uchwał o zamiarze likwidacji do Urzędu Gminy zgłosiło się kilka stowarzyszeń, m.in. Stowarzyszenie Menedżerów Oświatowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich Częstochowy, a ostatnio Fundacja Familijny Poznań. Stowarzyszenie z Częstochowy jest znane na terenie naszego powiatu, bo prowadzi już dwie szkoły w gminie Włocławek. Placówkę w Modzerowie i Warząchewce. Jestem zadowolony po tym wstępnym spotkaniu, bo jest duża szansa, że to stowarzyszenie tą szkołę przejmie. Obawy są tego rodzaju, że w skali kraju ma być kilkaset szkół zamkniętych i przypuszczam, że również pod drzwiami tego stowarzyszenia znajdzie się spora kolejka na przejęcie szkół. Wstępnie ustalono, że gmina będzie przekazywała szkole subwencje. Niewykluczone, że urząd wesprze ją jeszcze dodatkowymi środkami. Po spotkaniu z rodzicami, gdzie uczestniczyłem i przeprowadziłem rozmowy, odpowiedziałem na szereg łatwych i trudnych pytań, zauważyłem, że rodzice akceptują taką wolę i to stowarzyszenie jest chęć ogólna wszystkich rodziców swoich pociech z tej szkoły, żeby to stowarzyszenie do gminy weszło. Do szkoły w Nakonowie uczęszcza obecnie 45 uczniów. Stowarzyszenie deklaruje, że w miejsce podstawówki i przedszkola utworzy tu zespół szkół. Istnienie gimnazjum może być dla wielu rodziców dodatkowym argumentem przemawiającym za wyborem szkoły w Nakonowie. Władze Lubrańca inwestują w rozbudowę bazy sportowej na terenie gminy. Ostatnio realizowaną inwestycją była budowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w Lubrańcu. Inwestycja, która już została zakończona, była współfinansowana z budżetu województwa w ramach rozwoju bazy sportowej. Dotacja wyniosła 514 tysięcy złotych. Nowe boisko, z którego już może korzystać lubraniecka młodzież, ma powierzchnię 1687 m kwadratowych. Na obiekt składa się boisko do piłki nożnej, ręcznej, siatkowej oraz dwa korty tenisowe i trzy miejsca do gry w koszykówkę. Boisko jest ogrodzone i oświetlone. W godzinach pracy szkoły korzystają z niego przede wszystkim uczniowie, ale nie tylko. Boisko wielofunkcyjne przy szkole podstawowej w Lubrańcu, na którym się obecnie znajdujemy, które zostało dosłownie niedawno oddane do użytku, jest dostępne dla wszystkich mieszkańców naszego miasta i gminy Lubraniec praktycznie we wszystkie dni tygodnia, w godzinach funkcjonowania szkoły, a nawet w soboty i w niedzielę od godzin porannych do późnych godzin wieczornych. Trwają ferie. Organizacją zimowego wypoczynku w mieście i gminie Lubień Kujawski zajmują się poszczególne placówki oświatowe wspierane przez rodziców i samych uczniów. Oczywiście ferie jest to czas wolny od zajęć dydaktycznych, ale u nas w szkole organizujemy zajęcia dla uczniów chętnych, którzy będą chcieli przyjść do szkoły i od godziny 9 do godziny 13 będą się odbywały zajęcia sportowe, zajęcia rekreacyjne, zajęcia jakieś plastyczne. Dyżury będą mieli nauczyciele z dwóch grup, a więc z nauczania elementarnego oraz nauczyciele, którzy uczą w klasach starszych. Jeszcze przed rokiem uczniowie i ich starsi koledzy z Kłupki i okolic mogli podczas zimowych wakacji grać w śnieżki, jeździć na sankach lub lepić bałwany. Dziś
ich własna szkoła, która po latach oczekiwań doczekała się obiektu sportowego z prawdziwego zdarzenia, proponuje im podczas ferii wiele ciekawych zajęć rekreacyjno-sportowych. Ciekawostką jest fakt, że w wolnym od nauki czasie do szkoły przychodzą nie tylko uczniowie, ale także ich rodzice. Ferie też. Będziemy mieć tutaj spotkania od godziny 9 do godziny 13. Zajęcia dla chętnych, którzy będą chcieć skorzystać właśnie i troszeczkę się fizycznie rozruszać. Wskaźnik zamożności miast i gmin, zwany inaczej wskaźnikiem G, budzi wiele kontrowersji. Sposoby jego obliczania i związane z tym wyrównania dla najbiedniejszych samorządów są zdaniem wielu niesprawiedliwe. W sprawozdaniu finansowym każda gmina ma obowiązek przedstawić ministrowi finansów swoją sytuację finansową obliczoną według pewnego klucza. Ci, którzy osiągają najniższe dochody, mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 92% średniej krajowej. Mechanizm wspomagający działalność samorządów przez Ministerstwo Finansów rodzi moje wątpliwości, a to z tego powodu, że subwencje wyrównawcze w mojej ocenie nie zawsze trafiają do tych, którzy sami sobie winni pomóc. Subwencja wyrównawcza bowiem to coś takiego, co trafia do tej gminy, gdzie poziom dochodów własnych, a właściwie potencjał podatkowy, znajduje się poniżej 92% średniej krajowej i na tej podstawie, na podstawie danych wynikających ze sprawozdań skarbników wszystkich gmin, wszystkich samorządów z całej Polski, minister wyznacza średnią dochodów własnych i następnie porównuje dochody własne z każdej gminy i jeśli gmina ma dochód niższy niż 92%, wyrównuje jej te dochody w postaci subwencji wyrównawczej. Ten mechanizm sam w sobie jest oczywiście z całą pewnością bardzo potrzebny, nawet wręcz konieczny, aczkolwiek w mojej ocenie uważam, że w dobie kryzysu finansów publicznych Ministerstwo Finansów i nie tylko zresztą ono, także na przykład samorząd województwa, winien pytać również o to, czy dany samorząd sam w sobie chce, jest zainteresowany pomocą dla siebie samego. Bowiem w niektórych przypadkach, bardzo często tak bywa, że same gminy, które żyją w gruncie rzeczy na koszt Ministerstwa Finansów, czyli na koszt budżetu państwa, same stanowią bardzo niskie opłaty lokalne, bowiem nie one w gruncie rzeczy stanowią o jej pomyślności. I uważam, że to jest swoista patologia, bowiem te gminy, te o których właśnie mówię, zachowują się jak swego rodzaju klienci socjalni przychodzący do każdego urzędu, do każdej gminy, którzy w gruncie rzeczy często nie są zainteresowani poprawą sytuacji socjalnej, tylko tym, żeby uzyskać jak najwięcej środków. Zgodnie z najnowszym rankingiem zamożności kujawsko-pomorskich gmin według ministerialnego wskaźnika G uzupełnionego o subwencje wyrównawcze najzamożniejsze w powiecie włocławskim są gmina Lubanie na czwartym miejscu w województwie wśród 144 samorządów i gmina Włocławek, pozycja 24. W najgorszej sytuacji są gmina Fabianki, miejsce 139 i miasto Kowal, miejsce 144. Młodzież z Samorządowego Zespołu Placówek Oświatowych w Chodczu spędza ferie na sportowo. Blisko 30 dzieci ze szkoły podstawowej uczestniczyło w półkoloniach zorganizowanych w Samorządowym Zespole Placówek Oświatowych w Chodczu w pierwszy tydzień ferii. Z myślą o uczniach pracownicy szkoły przygotowali atrakcje sportowe. Zajęcia odbywały się w podziale na dwie grupy, męska i żeńska. Gdy dziewczęta grały w siatkę na małej sali sportowej, chłopcy mieli do dyspozycji dużą halę, gdzie można grać w nogę, piłkę ręczną czy koszykówkę. Po blisko 2 godzinach następowała wymiana i dziewczęta przejmowały halę. W przerwie uczniom podawano ciepłą herbatę na stołówce. Do dyspozycji młodzież miała również stoły do ping-ponga. W zajęciach bierze udział od 20-30 dzieci. To są dzieci z terenu gminy, są to zarówno nasi uczniowie, jak i uczniowie, którzy skończyli, wyszli z naszej szkoły. Zajęcia są prowadzone, przeważnie są gry i zabawy. Gramy też w nogę, w siatkówkę, w koszykówkę, w tenisa stołowego i w unihokeja. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwali nauczyciele. Tomasz Lewandowski, Łukasz Kocimski, Anna Bartkowska, Jacek Miłkowski, Beata Rykowska.
To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym wydaniu naszego magazynu. Na więcej informacji z terenu powiatu wacławskiego zapraszam Państwa w przyszłą środę. Dziękuję za uwagę i zapraszam.